Cześć, jesteśmy dzisiaj i w sumie wczoraj na planie dla klienta PKO Bank Polski. Wczoraj mieliśmy super dzień, cały dzień byliśmy w Pałacu Kultury. Na planie grała nasza bohaterka skrzypaczka oraz nasz chłopak, który musiał poddać się rehabilitacji. Kręciliśmy na basenie też. Jesteśmy na planie od rana. Rano graliśmy pod mostem Poniatowskiego scenę maratonu. Mieliśmy ze sobą 40 statystów oraz naszą główną bohaterkę, która przebiegła właśnie maraton. Oprócz mrozu wszystko było świetne. Jest z nami para podróżników, rodzice ze swoją córeczką. W tych mieszkaniach całą scenografię budowaliśmy na nowo. Kampania, którą właśnie teraz realizujemy, jest to kampania wizerunkowa. W naszym projekcie mamy naprawdę świetną ekipę. Reżyserem jest Kuba Michalczuk, bardzo doświadczony reżyser reklamowy. Ma na koncie też już kilka bardzo fajnych fabuł. Naszym operatorem jest Michał Sobociński. Jego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tak ogólnie kręcimy na Steadicam, a dla jednego ujęcia korzystaliśmy elektrycznym samochodem. Scenografią zajmuje się Kuba Zwolak, też świetnie przygotował wszystkie lokacje. Kostiumami Pola Gomułka, bardzo doświadczona kostiumografka z bardzo dużym wyczuciem i naprawdę robiąca fajne rzeczy. Ciekawe, że niektóre ujęcia były nagrane bezpośrednio z ręki naszego reżysera Kuby Michalczuka. A mamy drugiego reżysera oscarowego, Wiktor Mętlewi, z którym Kuba bardzo często pracuje. Cały zespół tak naprawdę i produkcyjny, i cała ekipa jest bardzo wyrozumiała na krótki czas realizacji, bo mamy wiele scen do nakręcenia w krótkim czasie. I warunki nie są najłatwiejsze, ale wszyscy wykazują się bardzo dużym profesjonalizmem oraz bardzo wysoką jakością pracy.